widać na dzisiejszym wernisażu. Mam wrażenie, że artystów, których dzisiaj wystawiamy, nie muszę przedstawiać, ale żeby formalności stało się zadość, Elżbieta Ledecka, Ledeccy skończyli Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Proszę podpowiedzieć, co był wydział projektowania ceramiki i szkła, ale jednocześnie robiłam dyplom z malarstwa, ale szybko... Z wyróżnieniem nawet przeczytałam, dyplom uzyskała z wyróżnieniem. Ale szybko robił oprócz malarstwa fotografii. I Państwo zajmują się malarstwem, grafiką, ceramiką, powiedzmy, projektowaniem i witrażami. Wszystko, że Państwo Ledeccy to jest marka. No nie ma czyli bardzo płodni malarze malujący przepiękny szereg wystaw zagranicznych, polskich również, między innymi w Nowym Jorku. Przepiękne wystawy Elżbieta i Leszek wystawiali. Mam wrażenie, że o tym też się coś dowiemy. No, witam Państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie do galerii, że mogliśmy Państwu pokazać. Właściwie to, co tutaj pokazuję, to jest ostatni rok naszej pracy. Bo tych amerykańskich artystów znaleźliśmy się my i plakat, który był zrobiony do tej wystawy, był zrobiony z samych prac mojego męża. Także to o czymś świadczy. Na logu jest też gazeta, która wyszła w czasie istnienia tamtej wystawy i w gazecie bardzo ładne recenzje napisane na temat mojego malarstwa są przetłumaczone tutaj i na temat malarstwa mojego. On mnie tak napisał. Przez wrodzoną skromność nie chciałaś czytać, ale czytać. Dobrze. Elżbieta i Lech Ledecki, absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, pochodzący z Polski, gdzie zajmują się malarstwem, rzeźbą i projektowaniem. Elżbieta jawi się jako artystka bardziej symboliczna, której pejzaże, mętwe natury i portrety zdają się ożywać dzięki jasnym, wibrującym barwom i wysublimowanemu wyczuciu światła. Kolor to światło. Termin charakteryzujący twórczość brytyjskiego poety i malarza Williama Blake'a doskonale obrazuje przeważającą cechę jej twórczości, która niemal płonie delikatną intensywnością. Tak rzadko hałaśliwej i krzykliwej sztuce współczesnej. Owo wyczucie światła i koloru jest doskonale widoczne w jednym z dzieł. No tutaj pisze, gdzie strumień światła wpada do wnętrza. To tak o mnie. Rzeczywiście interesuje mnie w malarstwie światło i kolor. I to od lat. I to światło staram się wydobywać o różnych porach dnia. Nad mojego męża tak napisano. Z kolei Lech Ledecki to wszechstronny abstrakcjonista, który w swej pracowni tworzy malarstwo, rzeźbę ceramiczną oraz witraże. Jego dzieła są szczególnie dynamiczne, z charakterystycznymi, energicznymi pociągnięciami jaskrawych barw, jakby opętanych zaciekłym zmysłem energii. Formy zlewają się i rozchodzą, jakby w nieustającym przepływie. Owo poczucie gorączkowego ruchu w obrazach Lecha Ledeckiego zalicza je do nurtu malarstwa gestu, w najbardziej dosłownym znaczeniu tego terminu, co nie przeszkadza mu jednak tworzyć dzieł przepojonych wręcz liryczną wrażliwością, w większości nieobecną u amerykańskich artystów, dla których termin ten został stworzony. W istocie płótna Ledeckiego dość paradoksalnie cechuje również niezwykła łagodność, uwydatniona szarościami o rozmaitych tonacjach i kombinacjach, jak w lirycznych pejzażach spotykanych w azjatyckim malarstwie na zwojach. A więc wracamy tutaj do korzeni. Odnalazł w malarstwie Leszka jak gdyby korzenie na wschodzie, w Indiach, w Chinach. No a ja wracam do korzeni swoimi jedwabiami, które jedwab jest. Są podróżnikami, z przyjaciółmi. Mam wrażenie, że kiedyś też będę miała przyjemność takie właśnie podróżowe jakieś prace wystawiać Państwa.